Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układów współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu minus 1 trzecia x plus 2. Początek układów współrzędnych ma współrzędne 0, 0. To musimy wiedzieć. I teraz też musimy wiedzieć, że prosta prostopadła ma zawsze odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli to, co stoi przy x. Liczba odwrotna i przeciwna do minus 1 trzeciej to jest 3. X plus jakieś b. I teraz za x wstawiamy 0, za y wstawiamy 0, czyli mamy 0, to jest 3 razy 0 plus b, czyli 0 równa się b. B to 0. Czyli nasza prosta prostopadła to będzie y równe 3x plus 0, czyli po prostu samo y równe 3x, odpowiedź A.